Kawa ze słowem. Zaprasza ksiądz Michał Misiak. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Wielka radość, wielkie uwielbienie z ust Maryi kierowane do Boga. Ten magnifikat, to uwielbienie, niech gości na naszych ustach jak najczęściej. Dziękujmy Bogu za wszystko. W każdej sytuacji powinniśmy dziękować, bo nie ma takiej chwili, w której Bóg by nas opuścił. Nie ma takiej sytuacji, w której nie czuwałaby nad nami Boża opatrzność. Chcemy zatem dostrzegać Boga wszędzie i we wszystkim i za każdą sytuację składać uwielbienie i dziękczynienie, nawet za to, co jest trudne. Ksiądz Franciszek Blachnicki, kiedy w latach 50. założył wielkie dzieło Krucjaty Wstrzemięźliwości, po kilku latach dostał mocno po głowie. Państwo komunistyczne, mszcząc się na tym, że ksiądz Franciszek tak tą działalność abstynencką bardzo mocno rozkręcił, pozamykała wszystkie jego punkty, te abstynenckie, całą siedzibę służby bezpieczeństwa zaplombowały, wszystkie materiały związane z Krucjatą Wstrzemięźliwości zostały zabrane i osoby, które pracowały w tym ośrodku, były załamane. I dzwonią do księdza Franciszka Blachnickiego i mówią: Ojcze Franciszku, całe nasze dzieło runęło, nic już nie ma, komuniści wszystko zniszczyli. Na co ksiądz Franciszek Blachnicki mówi: dobrze, a czy panie już były w kaplicy i odmówiły magnifikat? Wtedy pokornie te niewiasty tego miejsca, gdzie stały, udały się wszystkie do kaplicy, lekko zawstydzone, zniosły swoje oczy ku niebu i za Maryją uwielbiły Boga w tej trudnej sytuacji. Jak później historia pokazuje, z tego dzieła zniszczonego Krucjaty Wstrzemięźliwości wyrosło jeszcze większe dzieło, Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Moi kochani, z każdego dobra Bóg potrafi wyprowadzić, z każdego zła Bóg potrafi wyprowadzić dobro. Tylko się nie lękajmy. Chciejmy uwielbiać Boga dobrego we wszystkim, w tym, co nas spotyka miłego i w tym, co jest trudne. Tak robiła Maryja. Kawa ze słowem. Codziennie o 10:10. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.